Pod koniec XVIII wieku najwspanialsze królestwo Europy miało zmierzyć się z gniewem własnego ludu. Jeden człowiek zainspirował naród do pozbycia się nieudolnego króla i znienawidzonej królowej. Z krwi przelanej w czasie rewolucji francuskiej zrodziła się nowa republika. Rewolucja francuska. Rok 1794. Francuskie więzienie Conciergerie, niezdobyta forteca nad brzegiem Sekwany w Paryżu. Wilgotna, pełna szczurów, zwana przedsionkiem śmierci. W jej wnętrzu za chwilę umilknie głos ludu. Kładąc ogolony kark pod ostrze gilotyny, Maximilien Robespierre płaci cenę za kataklizm, który rozpętał. Wydarzenia, które historia zapamięta jako Wielką Rewolucję Francuską. Rewolucja francuska to niezwykły moment, w którym ludzie uwierzyli, że mogą zmienić społeczeństwo. Nie tylko politykę i jej instytucje, ale także ludzką naturę. Rewolucja francuska to wielki zakręt w dziejach. Świat zaczął zmierzać w zupełnie nowym kierunku. Rewolucja obaliła stary porządek feudalny i dała początek zupełnie nowej przyszłości. Wstrząsnęła fundamentami Europy. Jej wpływ sięgał nawet za ocean. Rewolucja francuska to najważniejsze wydarzenie w historii zachodniego świata. Można ją porównać do rewolucji przemysłowej lub narodzin kapitalizmu, ale jej znaczenie było o wiele większe. Obaliła stary porządek świata. Odrzuciła Kościół katolicki, chrześcijaństwo, arystokrację, króla i całą resztę. Przyniosła chleb ubogim, dała Francji demokrację. Ustanowiła nowy porządek społeczny. Tyle, że postęp miał swoją cenę. Z czasem wielkie ambicje i nadzieje zmieniły się w krwawą tragedię. Dwa dni wcześniej Robespierre, teraz pokonany i odrzucony, był na szczycie. Przewodził największej i najkrwawszej rewolcie w dziejach Europy. Był tak wierny swoim ideom, że zwano go nieprzekupnym. Tak potężny, że jednym słowem pogrążał w strachu całe miasto. Był świetnym mówcą. Jego bronią były słowa. Teraz ze strzaskaną szczęką mógł jedynie w milczeniu czekać na śmierć, którą zgotował wielu innym. Rewolucja pożerała własne dzieci. Wiosną 1770 roku nikt nie mógł przewidzieć tych niezwykłych wydarzeń. W Wersalu zebrał się królewski dwór. Pałac Wersalski powstał w roku 1682 na zlecenie króla Ludwika XIV. By nieco oddzielić się od poddanych, Ludwik przeniósł stolicę Francji do małego miasteczka 20 km od Paryża, gdzie nakazał budowę najwspanialszego pałacu Europy. Przez prawie 100 lat pałac był siedzibą wielkiej monarchii. Dziś miał się tam odbyć ważny ślub. Żenił się wnuk Ludwika XIV, książę Ludwik Capet, następca tronu. Miał zaledwie 15 lat. Był nieśmiały i chwiejny. Nie nadawał się na króla, ani tym bardziej na męża. Ludwik był nieśmiałym, zahukanym, pyzatym 15-latkiem. Metresa Ludwika XV, Madame du Barry, nazywała go grubym, źle odżywianym chłopakiem.
Był do niczego, nie potrafił podejmować decyzji. Wciąż się wahał i ulegał namowom innych. To nie są cechy dobrego monarchy. Małżeństwo Ludwika było polityczną unią między panującymi w Austrii Habsburgami, a jego własną dynastią Bourbonami. Ślub miał zakończyć wielowiekową rywalizację i dać początek współpracy. Do Paryża przyjechała 14-letnia blondynka z niebieskimi oczami, Maria Antonina. Maria Antonina była arcyksiężną Austrii, najmłodszą córką cesarzowej Marii Teresy. Przyjechała do Francji, by wyjść za następcę tronu. Po raz pierwszy w dziejach Francja i Austria miały być sojusznikami, nie wrogami. Maria przybyła do Francji w ramach politycznej umowy, ale jako nastolatka sama nie interesowała się polityką. Kiedy przyjechała do Wersalu, była bardzo młoda. Nie znała Francji, nie znała jej zwyczajów ani sytuacji na dworze. Była inteligentną i bardzo energiczną dziewczynką, ale tylko dziewczynką. Zamieszkała w Wersalu jako nastolatka. Była ładną blondynką z niebieskimi oczami. Lubiła podobać się ludziom. Zamierzała zdobyć serce męża i jego rodziny. Wieczorem w dniu ślubu rozpętała się złowieszcza burza. W rozświetlonym pałacu rozpoczęto ceremonię odprowadzenia nowożeńców do sypialni. Zgodnie z wielowiekową tradycją, która miała zapewnić spłodzenie dziedzica, królewscy dworzanie byli obecni przy łóżku młodej pary. Goście byli zachwyceni, mieli wielkie oczekiwania. Kiedy jednak opadły zasłony, okazało się, że spłodzenie syna nie będzie łatwe. Ludwik nie był zainteresowany nie tylko władzą, ale także miłością. Przez dłuższy czas w ogóle nie zwracał uwagi na swoją żonę. Małżeństwo skonsumowano dopiero po wielu latach. Brak syna dał początek plotkom, które przez długi czas miały uprzykrzać życie parze królewskiej. Uroczystości ślubne trwały kilka dni, ale poza Wersalem nie było powodów do radości. Lata nieudolnych rządów pogrążyły lud Francji w nędzy i głodzie. Prawie 10 lat wcześniej Ludwik XV przegrał wojnę z Wielką Brytanią o terytoria w Ameryce Północnej. Francja omal nie zbankrutowała, straciła twarz. Skarbiec był pusty, a populacja kraju wciąż rosła. Zaraza była już odległą przeszłością. Umierało coraz mniej ludzi, a jednocześnie coraz więcej głodowało. W XVIII wieku populacja Francji wzrosła z 20 do 26 milionów, a w ciągu dwóch wcześniejszych stuleci zaledwie o milion. Gospodarka kraju nie wytrzymywała, panował ogólny niepokój. 4 lata po królewskim ślubie dziadek księcia Ludwika, Ludwik XV, przegrał walkę z ospą. Zmarł jako pokonany i nielubiany władca. Zostawił kraj w opłakanym stanie. W trakcie wspaniałej ceremonii książę Ludwik został koronowany jako Ludwik XVI. Był świadom, że nie nadaje się na króla. Kiedy zmarł jego dziadek, a sam Ludwik został królem, nie miał pojęcia, co robić. Miał wrażenie, że wali się na niego cały świat. Oczywiście przygotowywano go do panowania, ale nie czuł się jeszcze gotowy. Dla kraju pogrążonego w kryzysie panowanie Ludwika XVI było najgorszą z opcji. 20-letni król modlił się: chroń nas, Panie, bo jesteśmy zbyt młodzi, by rządzić.
Ludwik i Maria zaczęli życie monarchów za murami Wersalu. W tym samym czasie, w odległym o 20 kilometrów Paryżu, rodziła się nowa era. Jej rewolucyjne idee pozostawały w sprzeczności z zasadami monarchii. Zaczynało się oświecenie. Kiedy królewski powóz zbliżał się do szkoły Louis le Grand w Paryżu, zebrał się tłum. Ludzie witali nowego króla Ludwika XVI i jego uroczą austriacką żonę. Komitetowi powitalnemu przewodził obiecujący student prawa Maximilien Robespierre. Kiedy Robespierre był uczniem, król odwiedził jego szkołę. Maximilien wygłosił mowę powitalną po łacinie. Można więc powiedzieć, że jako nastolatek poznał Ludwika XVI. Król nie zwrócił większej uwagi na przemawiającego chłopaka. Wiele lat później mieli się spotkać ponownie, w znacznie mroczniejszych okolicznościach. To była jedna z tych ceremonii, które organizuje się w każdej szkole. Młody Robespierre witał władcę, którego w przyszłości miał zabić. Na razie powitanie było gorące i szczere. Monarchowie podbili serca ludu, ale jego myśli biegły w zupełnie innym kierunku. Od średniowiecza społeczeństwo Europy dzieliło się na trzy klasy. Bogata arystokracja i kler były oddzielone głęboką przepaścią od ubogiego pospólstwa. W XVIII wieku racjonalizm i zdobycze nauki zaczęły podważać ten stary porządek. Paryż zachłystywał się nowymi ideami, był filozoficzną stolicą świata. W mieście kwitło umiłowanie wiedzy i rozumu. Zaczynała się epoka oświecenia. Ludzie nagle przestali wierzyć władzy, przestali wierzyć w to, co im mówiono. Sami szukali odpowiedzi. Stary reżim mówił im, co mają myśleć. Księża i władcy manipulowali ludem. I nagle pojawiła się rewolucyjna idea rozumowego, dostępnego dla wszystkich sposobu pojmowania świata. W elitarnych salonach Paryża arystokraci omawiali nowe koncepcje. Voltaire, Rousseau, świeże głosy, które mówiły o wolności, panowaniu nad własnym losem i przede wszystkim o równości. Rewolucyjną literaturą zaczytywały się klasy wyższe, ale z czasem nowe idee dotarły do niższych warstw społecznych. Pragnienie równości zagroziło dawnemu arystokratycznemu porządkowi. Ludzie zaczęli się zastanawiać, właściwie dlaczego arystokracja jest uprzywilejowana. Chcieli zmieniać świat, chcieli postępu. Wszystko to obaliło wiarę w naturalne prawo monarchii i arystokracji do panowania nad ludem. By zobaczyć realizację ideałów oświecenia, wystarczyło pokonać Atlantyk. Amerykanie walczyli o wolność ze starym wrogiem Francji, Wielką Brytanią. Młody król Ludwik chciał się zemścić za porażkę dziadka. Wojna w Ameryce dawała mu okazję. Ludwik przekazał Amerykanom aż 2 miliardy liwrów. Za tę sumę można było wyżywić przez rok 7 milionów Francuzów. Inwestycja okazała się początkiem finansowego upadku Francji.
Ameryka przyczyniła się do bankructwa Francji. Dług, jaki zaciągnęła francuska monarchia, by wspomóc amerykańską walkę o niepodległość, był niemożliwy do spłacenia. Kiedy Ludwik wysyłał pieniądze i żołnierze za Atlantyk, Maria Antonina także nie oszczędzała. Życie w Wersalu pełne było wielowiekowych rytuałów. Budzenie króla i królowej, ubieranie, ucztowanie, przygotowanie do snu. By w jakiś sposób wyrwać się z rutyny, Maria Antonina zainteresowała się modą. Miała obsesję na punkcie mody, a zwłaszcza wielopiętrowych fryzur. Ich układanie trwało godzinami. We włosy Marii wplatano różne owoce i ozdoby. Wielu ludzi uważało to za nieprzyzwoite. Fryzury Marii stały się symbolem zepsucia panującego w Wersalu. Maria zajmowała się plotkami, hazardem i dworskimi spektaklami. Jej wydatki rosły. W końcu zyskała przydomek Madame Deficit. Kraj był w opłakanej sytuacji finansowej, a ona szastała pieniędzmi, jakby nic się nie działo. Kupowała biżuterię, suknie i buty. Była Imeldą Marcos swoich czasów. Największym problemem Marii był jednak brak syna. Od ślubu z Ludwikiem minęło już 7 lat, a wciąż nie mieli następcy tronu. Sytuacja królowej była coraz gorsza. Zadaniem królowej jest urodzenie następcy tronu. Musiała mieć syna. Ludzie coraz bardziej ją krytykowali. Pojawiły się głosy, że król nie powinien był jej poślubić, skoro nie potrafi nawet urodzić dziedzica tronu. Maria była zrozpaczona. Ludwik uwielbiał jeść, ale stronił od łoża. Maria Teresa, matka Marii Antoniny, zapytała wprost: skoro nie pociąga go nawet dziewczyna tak piękna jak moja córka, to o co chodzi? Ludwik XVI i jego młoda żona nie mogli począć dziecka przez 7 lat. Rzucało to cień na panowanie Ludwika. Hobbystycznie zajmował się ślusarstwem. Pojawiły się więc różne żarty i piosenki o Ludwiku ślusarzu, który nie potrafi znaleźć dziurki od klucza. Brak zainteresowania seksem podkopywał monarszy majestat. Po latach nacisków król poddał się badaniom. Wykryto u niego stulejkę. Ludwik cierpiał na wrodzoną deformację napletka. Skonsumował małżeństwo dopiero po prostej chirurgicznej korekcie. Zgodził się na nią dopiero po wielu latach. Potem wszystko się ułożyło. Po drobnej operacji małżonkowie spłodzili swoje pierwsze dziecko, Marię Teresę. Poprawa wizerunku królowej była o wiele trudniejsza. Od lat 80. XVIII wieku po kraju krążyły tak zwane libelle, pornograficzne pamflety na króla i królową. Naśmiewały się z impotencji Ludwika i ukazywały Marię jako rozwiązłą nierządnicę na zepsutym dworze. Ludzie byli coraz bardziej nieprzychylni monarchii. Sytuacja wciąż się pogarszała. Po kilku latach kiepskich plonów deregulacja sprawiła, że ceny mąki drastycznie wzrosły. Francuzom zaczęło brakować chleba. Oczywiście problemy nie dotyczyły Wersalu. Kiedy monarchowie żyli w luksusie, skargi zaczęto przelewać na papier. Jedna dotyczyła królewskiego dworu. Wiecie, skąd wzięło się tak wielu potrzebujących? To dlatego, że wasze ekstrawagancje jednego dnia pochłaniają pieniądze, które mogłyby wyżywić 1000 ludzi.
Kto stał za tym oskarżeniem? Ten sam człowiek, który kilka lat wcześniej witał króla i królową po koronacji, Maksymilian Robespierre. Dla ludu był głosem wołającym o wolność, równość oraz rewolucję. Pod koniec XVIII wieku Wersal był wyspą zbytku na Oceanie Nędzy. Z nieudolnym królem u steru Francja zmierzała ku katastrofie. Po 19 latach małżeństwa Ludwik miał 4 dzieci, ale pozostał słabym władcą. By podkreślić swe znaczenie, zajął się reformami finansowymi. W efekcie obłożył ubogich dodatkowymi podatkami, prawie zupełnie zwalniając z nich szlachtę. Gospodarka była w ruinie. Ludzie się burzyli. Nawet niebiosa były nieprzychylne, zsyłając na Francję najgorszą zimę od ponad 90 lat. Jeśli kiedykolwiek doszło do boskiej interwencji, to właśnie latem 1788 i wiosną 1789. Latem w kraju narastał kryzys polityczny. Potem pojawił się głód i poważne braki w zaopatrzeniu. Dla XVIII-wiecznych Francuzów esencją życia była mąka, a chleb podstawą ich istnienia. Francuzi zjadali około kilograma chleba dziennie. Wzrost ceny odczuwali wszyscy. Jeśli wzrosła dwukrotnie, pojawiały się problemy. Po amatorskich reformach Ludwika cena mąki wystrzeliła. Brakowało zapasów. Cena bochenka chleba sięgnęła średnich miesięcznych dochodów. Głód zmienił się w gniew. W całej Francji wybuchały zamieszki. Rabowano domy. Napadano na piekarnie. Piekarzy podejrzewanych o ukrywanie chleba linczowano. W obliczu katastrofy gospodarczej bankierzy zmusili Ludwika, by mianował ministrem finansów Jacques'a Neckera. Ten wykształcony wolnomyśliciel cieszył się wśród ludu szacunkiem. Jacques Necker był najpopularniejszym ministrem wiosną 1789 roku. Publicznie głosił, że rząd ma obowiązek sprawić, by nikomu nie zabrakło zboża i chleba. Necker nalegał, by Ludwik zwołał stany generalne, zgromadzenie złożone z reprezentantów wszystkich warstw społecznych. Ostatni raz zwołano je 175 lat wcześniej. Społeczeństwo Francji składało się z 3 stanów. Pierwszy to kler, drugi to arystokracja, a trzeci to cała reszta. Uważa się, że 2 pierwsze stany obejmowały zaledwie 3% społeczeństwa, a trzeci aż 97%. Wielu uważało, że to niesprawiedliwe. Trzeci stan miał tyle samo deputowanych, co 2 pozostałe. W 3-izbowym parlamencie kler i szlachta zawsze mogły przegłosować stan trzeci. 2 maja 1789 roku. W Wersalu zjawia się młody, ambitny prawnik i polityk. Maksymilian Robespierre jest deputowanym do Stanów Generalnych. Chce walczyć o prawa pospólstwa. Robespierre był sierotą z prowincji. Osiągnął pewną pozycję dzięki żmudnej nauce. Był elokwentny i skrupulatny. O swój wygląd dbał tak samo jak o każde słowo. Przesiąknięty ideami oświecenia wrócił do rodzinnego Arras, gdzie wprowadził je w życie jako prawnik uciśnionych.
Kiedy wrócił do Arras i rozpoczął praktykę prawniczą, był już pod wpływem ideałów oświecenia. Próbował je stosować w sprawach, które prowadził. W czasie obrad stanów generalnych Robespierre i jego koledzy zażądali, by kler i szlachta płaciły podatki. Ludwik bał się jednak rosnącego radykalizmu trzeciego stanu. 20 czerwca, po 6 tygodniach jałowych sporów, deputowani odkryli, że zostali uciszeni. Przybyli na obrady i zastali zamknięte drzwi. Podejrzewali spisek. Przenieśli się więc do sali, do gry w piłkę i złożyli przysięgę, że nie rozejdą się, dopóki nie uchwalą nowej konstytucji. Deputowani ogłosili się nowym Zgromadzeniem Narodowym, prawdziwymi reprezentantami ludu Francji. Przysięga to jedno z symbolicznych wydarzeń rewolucji francuskiej. Deputowani zebrali się w wielkiej sali, podnieśli ręce jak w rzymskim pozdrowieniu. Zrozumieli, że są wystarczająco silni, by stawić opór królowi Francji. Zgromadzenie Narodowe powstało z odruchu rewolucyjnego sprzeciwu. Było głosem wszystkich mieszkańców kraju. Realizowało ich wolę. Tyle, że odsunięcie króla od władzy było trudniejsze niż zwykła proklamacja. To były papierowe decyzje. Nie potrafili wprowadzić ich w czyn. W lipcu 1789 roku deputowani w Wersalu bali się, że król wyśle przeciw nim armię. Na początku lipca 30 tysięcy królewskich żołnierzy zajęło pozycję wokół Paryża. Do obrony lud stworzył gwardię mieszczańską. Po rozruchach z paryskich zbrojowni wyniesiono ponad 28 tysięcy muszkietów. Brakowało jedynie prochu. Paryżanie wiedzieli, gdzie go zdobyć. W centrum Paryża wznosiła się kamienna twierdza, symbol feudalnej władzy. Bastylia. Był to magazyn prochu oraz legendarne, budzące grozę więzienie. Bastylia była symbolem despotyzmu, symbolem dominacji władców Francji nad poddanymi oraz koszmarnej sytuacji ludu. Wśród rosnącego chaosu Ludwik zdymisjonował ministra finansów Jacquesa Neckera. Podobno zbyt sympatyzował z ludem. Wieści rozeszły się kilka godzin później. Pospólstwu nie pozostało nic innego, jak chwycić za broń. 14 lipca na ubraniach ludzi zaczęły się pojawiać trójkolorowe kokardy. Czerwień i błękit symbolizowały Paryż. Biel była kolorem dynastii Bourbonów. Tak narodziła się flaga Francji. Rozgorączkowany tłum pomaszerował na Bastylię. Lud Paryża uderzył na Bastylię. W ten sposób okazywał poparcie dla Zgromadzenia Narodowego. Ludzie się zbroili, opowiadali się po stronie rewolucji. Na widok tłumu zarządca Bastylii Bernard Delaunay kazał zamknąć bramy. Próbował się bronić, ale lud zaatakował strażników nożami i pikami. Delaunay skapitulował, rozwścieczony tłum wywlókł go na ulicę. Bity, kopany i poniżany, krzyknął w końcu, by dali mu umrzeć. Jego życzenie spełniono. Zginął od kul i ciosów nożami. Narodziła się też nowa rewolucyjna tradycja. Głowę Delaunaya zatknięto na pice.
Zgromadzenie Narodowe nie potępiło tego aktu. Właściwie go zaakceptowało. Tym samym wyraziło zgodę na przemoc, co zdaniem wielu miało tragiczne konsekwencje dla rozwijającej się rewolucji. Kiedy nad Bastylią unosił się dym, Ludwik XVI wrócił z polowania. W swoim dzienniku pod datą 14 lipca 1789 roku zapisał jedno słowo – nic. Miał na myśli nieudane łowy. Jeden z dworzan doniósł mu o zdobyciu Bastylii. Ludwik zapytał – czy to bunt? Nie, panie, odparł dworzanin. To rewolucja. Zdobycie Bastylii wzmocniło rewolucyjne nastroje. Lud stawił opór królowi i wygrał. Nie było już odwrotu. Kobiety, mężczyźni i dzieci zburzyli Bastylię gołymi rękami, cegła po cegle. Było to symboliczne zerwanie z przeszłością. Francuzi rzucili się do burzenia Bastylii bez jakichkolwiek materiałów wybuchowych. Był to przejaw gniewu i rewolucyjnego zapału. Potem cegły sprzedawano jako symbole końca despotyzmu. Zapał tłumu dodał energii Zgromadzeniu Narodowemu. Po kilku tygodniach powstała Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela. Znosiła archaiczny podział na klasy. Wszyscy ludzie mieli być równi. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela to dokument Zgromadzenia Narodowego, który głosił, że władza należy do ludu. O królu nie wspomniał. Wydając deklarację, Zgromadzenie Narodowe przejmowało władzę. Głosami zgromadzenia obywatele Francji zaczęli zmieniać swój świat. Żądali monarchii konstytucyjnej, równych praw dla wszystkich oraz sprawiedliwości. Robespierre nalegał także na wolność prasy, od dawna tłumionej przez stary reżim. Wielką popularność zyskało pismo L'Ami du Peuple, czyli Przyjaciel Ludu. Pełna kąśliwych komentarzy gazeta była dzieckiem ekslekarza Jeana Paula Marata. Mara nie odniósł sukcesu w medycynie. Żył w nędzy. Zdarzało mu się mieszkać w paryskich kanałach ściekowych. To tam nabawił się choroby skóry, którą leczył długimi kąpielami. Dzięki rewolucji zgorzkniały Marat mógł w końcu przelać na papier cały swój jad. Marat to klasyczny przykład krańcowego malkontenta, a rewolucje sprzyjają takim osobowościom. Całą swą złość i rozgoryczenie przelewał na łamy swojej gazety, która odniosła wielki sukces. Marat był człowiekiem przepełnionym gniewem. Wystarczy sięgnąć po którykolwiek numer Przyjaciela Ludu. Był paranoikiem, wszędzie węszył spiski. A za jedyne rozwiązanie uważał śmierć podejrzanych. Marat nie mógł ścierpieć rozrzutności dworu królewskiego w obliczu nędzy w kraju. Potrzebował jedynie pretekstu, by ostro skrytykować króla. Czara przelała się 2 października 1789 roku. Rozeszły się wieści, że król wydał w Wersalu wielki bal. Zepsuci rojaliści rzekomo podeptali trójkolorową flagę. Symbol rewolucji.
Marat był wściekły. Opisał wszystko w gazecie. Pojawiło się też nowe zagrożenie. Król kazał armii zająć pozycję wokół Paryża. Lud wciąż pamiętał o Bastylii. Teraz Marat nawoływał do dalszego działania. Ludu Paryża, czas przejrzeć na oczy. Obudźcie się, powstańcie. Raz jeszcze chwyćcie za broń. 5 października. O świcie rozległo się bicie dzwonów. Pod ratuszem zebrały się kobiety, żądając chleba. Wieści o nadchodzącej armii mieszały się z plotkami o obraźliwym zachowaniu króla na balu. Tysiące ludzi ruszyły na Wersal z bronią w dłoniach. Kobiety chciały spotkania z królem. Prowodyrkami były słynne Poissarde, handlarki rybami. Masywnie zbudowane i nieustępliwe. Miały wielkie noże do oprawiania ryb, były umięśnione. Z kimś takim lepiej nie zadzierać. To były kobiety z dzielnic nędzy. Boleśnie odczuły wzrost ceny chleba. Uznały, że muszą działać. To naprawdę niezwykłe. Większość nie umiała się nawet podpisać, a mimo to odegrały znaczącą rolę w procesie historycznym. W Wersalu wieści o nadchodzącym tłumie dotarły do komnat królowej. Podobno Maria Antonina wypowiedziała wtedy brzemienne w skutki słowa. Królowa wcale nie powiedziała: niech jedzą ciastka. To mit. Zbyt pogardzała pospólstwem, by bawić się w takie komentarze. Kiedy lud stanął u bram, Ludwik zrozumiał, że rewolucji nie da się dłużej ignorować. Zgodził się podpisać deklarację praw człowieka i obywatela. Mimo to tłum się nie rozszedł. Rankiem pod Wersalem obozowało już 20 tysięcy ludzi. By skończyć z izolacją króla od poddanych, lud zażądał, by monarchowie wrócili do Paryża. Ludwik znowu się wahał. Zwłoka wywołała gniew tłumu i naraziła rodzinę królewską na niebezpieczeństwo. Kiedy ludzie nie dostali tego, czego chcieli, wydawało się, że zamordują królową. Kobiety wdarły się do pałacu, szukając Marii Antoniny. Zabiły gwardzistów i nadziały ich głowy na piki. Były jak upiory. Krzyczały: dajcie mi jej głowę, jej wnętrzności, jej nogi i ręce. Wpadły w taki amok, że gdyby ją znalazły, rozerwałyby ją na strzępy. Przerażona Maria schroniła się w komnatach męża. Chwilę później do jej sypialni wpadły rozwścieczone kobiety. Król i królowa byli teraz na łasce tłumu, który oczekiwał jedynie zainteresowania swoimi problemami. Ludzi mógł uspokoić jedynie wyjazd pary królewskiej do Paryża. Uważano, że w Paryżu król będzie musiał robić to, czego zażąda ulica. 60 tysięcy ludzi opuściło Wersal z wozami pełnymi mąki z królewskich magazynów. Tłum zmierzał do Paryża. Król i królowa jechali do stolicy, patrząc na głowy swoich gwardzistów na pikach. Odcięto je. To był przejaw okrucieństwa i niepohamowanej przemocy. Głowy umalowano i obnoszono przed królewskim powozem. Monarchowie zamieszkali w pałacu Tuileries.
już nigdy nie wrócili do Wersalu. Paryż stał się więzieniem królewskiej pary. Wszyscy o tym wiedzieli. Władcy mieli znacznie ograniczoną swobodę. Byli więźniami zbuntowanego miasta. Zgromadzenie Narodowe także przeniosło się z Wersalu do Paryża. Władza była w rękach ludu. Francja miała dostać demokrację i nowe prawa. Na scenie miało się też pojawić wstrząsające narzędzie rewolucyjnej sprawiedliwości – gilotyna. Maj 1791 roku. Para królewska oraz Zgromadzenie Narodowe przeniosły się do Paryża prawie 2 lata temu. Robespierre pojawia się na obradach oraz w klubie Jakobinów, który wziął swą nazwę od klasztoru Jakobinów, gdzie się spotykali. O losach rewolucji decydowały słowa, a Robespierre był świetnym mówcą. Zawsze myślał o ludzie. Wkrótce zyskał przydomek nieprzekupny. Francja jest monarchią konstytucyjną. Król musi dzielić się władzą z rewolucjonistami w zgromadzeniu. Jego znaczenie maleje. Jest zmuszany do podpisywania uchwał, które zmniejszają wpływy jego samego oraz innego elementu feudalnego porządku, Kościoła katolickiego. Ludwik uznał, że nadszedł czas, by uciec z niewoli i odzyskać królestwo. W 1791 roku Ludwik postanowił odzyskać panowanie nad krajem. Wiedział, że potrzebuje obcej pomocy. Chciał uciec z pałacu Tuileries i przekroczyć najbliższą granicę. 21 czerwca 1791 roku król i królowa przebrali się za służących. Pod osłoną nocy wymknęli się z Paryża. Długo po północy dotarli do miasteczka Varennes, 150 kilometrów na wschód od stolicy. Byli blisko granicy z Austrią. Ratunek wydawał się w zasięgu ręki. Niestety zostali zatrzymani. Pogłoski o przyjeździe króla dotarły do Varennes. Miejscowy urzędnik zatrzymał powóz i zażądał paszportów. Jego podejrzenia się potwierdziły. To był podpis króla. Mieszczanie byli oszołomieni widokiem monarchy, ale lokalny garnizon Gwardii Rewolucyjnej nie okazał mu szacunku. Ludwik liczył, że na widok monarchy lud stanie w jego obronie. Bardzo się rozczarował. Ludzie uznali, że ucieka, aresztowali go i odstawili do Paryża. Król próbował porzucić swoich poddanych. To była katastrofa wizerunku. Ludwik zerwał ostatnie więzi łączące go z ludem. Nie był już tylko nieudacznikiem, był zdrajcą. Monarcha zdradził rewolucję. Trafił do więzienia, a pełnię władzy przejęło Zgromadzenie Narodowe. Przywódcą rewolucyjnego rządu był Robespierre. Domagał się wolności, równości i braterstwa. Żądał powszechnych praw wyborczych i zniesienia niewolnictwa we francuskich Indiach Zachodnich. Najgoręcej opowiadał się przeciwko karze śmierci. W epoce oświecenia chciał odrzucić wszelkie przeżytki średniowiecznej przeszłości. Po wiekach ciemnych Europa odziedziczyła przerażający wachlarz sposobów zadawania śmierci. Ludzi rozszarpywano,
Świartowano, wieszano, topiono i palono na stosie. W dawnych czasach stosowano najróżniejsze kary. Ścięcie było zarezerwowane dla szlachty. Rewolucjoniści uważali, że wszyscy powinni być równi, także w obliczu śmierci. Chcieliby wszystkich karano tak samo. Mimo sprzeciwu Robespiera w centrum Paryża stanęła nowa machina śmierci. Lekarz i wynalazca Joseph Ignace Guillotin stworzył urządzenie, które uczyniło tradycyjne ścięcie bardziej humanitarnym. Opisał je przed zgromadzeniem. Ostrze opada z dużą siłą. Głowa spada, krew tryska, człowiek nie żyje. Dziennikarz Marat zawsze opowiadał się za rozlewem krwi. Napisał entuzjastyczny artykuł, nazywając nową machinę gilotyną. Wkrótce ochrzczono ją mianem narodowej brzytwy. Francuscy rewolucjoniści byli humanistami. Uważali, że należy skończyć z niepotrzebnym cierpieniem. Gilotyna była szybka, efektywna i, o ile wiemy, bezbolesna, choć nikt nigdy z niej nie wrócił, by to potwierdzić. Gilotyna miała uciszyć wewnętrznych wrogów rewolucji, czyli każdego podejrzanego o sprzyjanie królowi Ludwikowi. O wiele poważniejszy był jednak problem wrogów zewnętrznych. Istniała obawa, że członkowie rodziny królewskiej, którzy zbiegli do Austrii, uderzą na Francję. Zgromadzenie postanowiło zaatakować wcześniej i wypowiedzieć Austrii wojnę. Robespierre był przeciwny. Był jednym z nielicznych przeciwników wojny. Bał się, że wróg zwycięży. Wiedział, że Francja nie jest gotowa, że nie ma armii, która mogłaby pokonać przeciwnika. A klęska oznaczałaby koniec rewolucji. Robespierre przegrał spór. W kwietniu 1792 roku Zgromadzenie Narodowe wypowiedziało wojnę Austrii, państwu rządzonemu przez krewnych Marii Antoniny. Wybuchła nacjonalistyczna gorączka. Jeśli Austria pokona rewolucyjną armię, Ludwik z pewnością wróci na tron. Podejrzewano, że królowa pomaga wrogowi, korespondując z rodziną w Austrii i ujawniając w listach ruchy wojsk francuskich. Przez cały czas król i królowa udawali przychylność wobec rewolucji. Ludwik i Maria Antonina prowadzili podwójną grę. Pozornie popierali rewolucję. W rzeczywistości spiskowali przeciwko niej. Próbowali przetrwać, ale z punktu widzenia rewolucjonistów byli kłamcami. Kiedy francuska armia na granicy ponosiła ciężkie straty, nadeszły wieści, że do wojny przyłączyły się także sprzymierzone z Austrią Prusy. Armią dowodził książę Brunswicku. Na ulicach Paryża zapanował niepokój. W gazetach pojawił się list księcia Brunswicka. Niemiecki generał groził, że zniszczy Paryż, jeśli królowi i królowej coś się stanie. Groźba przyniosła skutek odwrotny do zamierzonego. 10 sierpnia 1792 roku. 27 tysięcy uzbrojonych i rozwścieczonych obywateli maszeruje na pałac Tuileries. W walkach ginie około 800 osób. Król ucieka do sali zgromadzenia, ale to koniec monarchii. Ludwik nie jest już królem.
narodziła się Republika Francuska. Ostrze gilotyny spływa krwią ocalałych gwardzistów Ludwika. Robespierre, dotąd przeciwnik kary śmierci, zmienia zdanie. Warunkiem ustanowienia republiki jest śmierć króla. Mrożąca krew w żyłach machina doktora Guillotina góruje nad Paryżem jako ostrzeżenie. To kara dla wszystkich, którzy odrzucają rewolucyjne prawo i porządek. Ochrzczona krwią królewskich gwardzistów, już niedługo uśmierci samego władcy. W sierpniu 1792 roku król i jego rodzina przebywali w więzieniu Temple. Robespierre i Jakobini toczyli spór z żerondystami, umiarkowanymi członkami zgromadzenia, o kontrolę nad rządem. Na ulicach Paryża pojawił się nowy ruch polityczny. Odrzucając arystokratyczną tradycję, zwykli obywatele zrezygnowali ze spodni do kolan, zwanych culotte. Określali się mianem sans-culottów, czyli tych bez spodni do kolan. Sans-culotci uważali się za prawdziwy lud Francji. Nie byli najubożsi. To w większości artyści, sklepikarze i tym podobni. Ludzie, którzy zarabiali na życie własnymi rękami. Odrzucenie spodni do kolan miało pokazać, że nie są arystokratami, lecz zwykłymi obywatelami. Sans-culotci przejęli władzę w paryskiej Radzie Miejskiej. Jakobini i żerondyści kierowali resztą kraju poprzez Zgromadzenie Narodowe, zwane teraz Konwentem. Konwent spierał się z dowódcą francuskiej armii, która ponosiła klęski z rąk Austriaków i Prusaków. Poza obroną granic, rząd rewolucyjny skupił się na walce z wrogami wewnętrznymi, rojalistami, którzy mogli oddać Paryż w ręce najeźdźców. Aresztowano ponad 1000 ludzi. Księży, dziennikarzy, zwykłych mężczyzn i kobiety. Robespierre zajął się kryzysem wewnętrznym, a jego przyjaciel, minister sprawiedliwości Georges Danton, namawiał młodych i starych do obrony granic. Był towarzyski i rubaszny, całkowicie inny niż Robespierre. Szybko stało się o nim głośno. Danton był rozmiłowanym w życiu rozpustnikiem. Nie stronił od kielicha i choć wywodził się z inteligencji, w przeciwieństwie do Robespierre'a mógł się całkowicie identyfikować z klasą pracującą. Kiedy wróg się zbliżał, płomienne mowy Dantona mobilizowały społeczeństwo. To było jedno z wielkich wydarzeń rewolucji. Armie Austrii i Prus podchodzą pod Paryż. Danton staje przed tłumem i wygłasza mowę. Odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi, a ojczyzna będzie uratowana. Był jednym z tych ludzi, którzy zdołali porwać do walki cały kraj. Niesamowita chwila. Większość mężczyzn pomaszerowała na front. Paryż był bezbronny. W kazamatach przebywało mnóstwo więźniów politycznych. Pojawiła się obawa, że nikt nie zdoła nad nimi zapanować. Rządny krwi Marat rzucił hasło, by obywatele uderzyli na więzienia i wymordowali wrogów. Nieprzyjaciel nacierał na Paryż. Jeśli zajmie miasto i uwolni wrogów rewolucji, z punktu widzenia ludu rezultaty mogą być katastrofalne. Na początku września z frontu nadeszły straszne wieści. Prusacy zajęli Verdun, na drodze do Paryża. Wróg był bardzo blisko. W stolicy wybuchła panika. Sans-culotci wdarli się do więzień i zaczęli mordować aresztowanych. Rozpoczęła się rzeź. Sans-culotci zaatakowali więzienia, w których trzymano księży, arystokratów i więźniów politycznych.
po czym rozpoczęli pośpieszne procesy. Były krótkie i prawie zawsze kończyły się wyrokiem śmierci. Kobiety gwałcono, księży patroszono, arystokratów rozrywano na strzępy. W ciągu kilku dni rzeź pochłonęła ponad 1600 ofiar. Kiedy wieści o wrześniowej masakrze rozniosły się po Europie, przeciwnicy rewolucji byli wstrząśnięci. Brytyjski London Times pisał: czy to są prawa człowieka? Wolność ludzkiej natury? Najdziksi czworonodzy tyrani w nieznanych zakątkach Afryki wydają się lepsi od tych dwunogich paryskich bestii. Rewolucja zboczyła z kursu. Nawet Robespierre zrozumiał, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, że sam lud nie może kierować rewoltą. Potrzebował przewodnika, żelaznej ręki. Dzięki sile swych słów tym przewodnikiem stał się właśnie nieprzekupny. Kiedyś był zwolennikiem monarchii konstytucyjnej. Teraz uznał, że król jest przeszkodą. Podjęto wiekopomną decyzję. Król Francji miał stanąć przed sądem. Werdykt był jasny od początku. Pozostawała tylko kwestia kary. Umiarkowani żyrondyści jako jedyni w konwencie chcieli ocalić życie Ludwika. Żyrondyści mieli własne zdanie o debacie o przyszłości króla. Oczywiście chcieli republiki, ale nie byli przekonani, że monarcha musi umrzeć. Zostali jednak przegłosowani przez Jakobinów. Dlaczego Jakobini chcieli śmierci króla? Moim zdaniem wynikało to ze słów Robespiera. Trzeba zabić króla, by rewolucja mogła żyć. Bo jeśli król ma rację, to rewolucja nie. W każdym dotychczasowym systemie jedyną karą za zdradę była śmierć. Jeśli więc król zdradził swój kraj w czasie wojny, jest zdrajcą i tym samym musi trafić na szafot. Dwudziestego stycznia 1793 roku Ludwika XVI uznano za winnego. Odczytano wyrok. Król musi umrzeć. Wieczorem na chwilę spotkał się z rodziną. Spokojny w obliczu ich żalu, obiecał, że rano się z nimi pożegna. Stało się inaczej. Nie mógł patrzeć na rozpacz najbliższych. Musiał pozostać silny w drodze na gilotynę. Rankiem zamknięty powóz przywiózł Ludwika na miejsce kaźni. Władca spokojnie wszedł na szafot. Potem próbował przemówić. Wierzę, że moja śmierć da szczęście mojemu ludowi, ale opłakuję Francję i boję się, że padnie ofiarą gniewu pana. Zagłuszyły go werble gwardzistów. Człowiek, który był królem, umarł o godzinie 10:22. W więzieniu Temple Maria Antonina usłyszała huk armat wieszczący śmierć jej męża. Zemdlała.
Przelano królewską krew. Rewolucjoniści zwyciężyli, ale wrogowie już wkrótce też mieli na tym zyskać. Ich celem był człowiek, który bezustannie żądał krwi. Jean-Paul Marat. Egzekucja króla Ludwika XVI była sukcesem rewolucjonistów. Rodziło się nowe państwo, Republika Francuska. Pod koniec roku 1792 radykalni jakobini obawiali się sabotowania rewolucji przez zdrajców i rządzili coraz brutalniejszymi metodami. Żerondyści, reprezentacja prowincji, bali się jednak, że wzrost przemocy doprowadzi do wojny domowej. Ich najgłośniejszym przeciwnikiem był Jean-Paul Marat. Zaatakował żerondystów w swojej gazecie, wymieniając nazwiska rzekomych spiskowców. Kiedyś żądał głów 200 osób. Teraz chciał uśmiercić aż 200 tysięcy. Artykuły Marata są jednoznaczne. Zawsze chciał być największym radykałem. Zawsze nawoływał do przemocy. Cały czas powtarzał, że jeśli zetnie się kilka głów, sytuacja się poprawi. A jeśli nie, to należy ściąć jeszcze kilka. Paryżanie zaczęli masakrować ludzi, a winny tego był przede wszystkim Marat. Radykalizm nie wszędzie zyskiwał poklask. Mieszkańcy prowincji mieli dość przemocy jakobinów i żądali zakończenia rozlewu krwi. Jedną z nich była urocza Charlotte Corday. Charlotte Corday była zwykłą dziewczyną z Caen, która nie mogła się pogodzić z wszechobecną śmiercią. Za winnego takiego stanu rzeczy uważała Marata i jego radykalne artykuły w Przyjacielu Ludu, w których wciąż domagał się głów. Lipca 1793 roku Charlotte przyjechała do Paryża. Wiedziała, że Marat prowadzi dom otwarty i że prawie zawsze można go tam zastać w trakcie leczniczej kąpieli. Skłamała, że przyniosła listę zdrajców, którzy współpracowali z obcymi wojskami. Marat poprosił o listę. Obiecał, że następnego dnia zdrajcy zostaną ścięci. Podeszła do niego, wyciągnęła mały sztylet i ugodziła go w pierś. Marat zmarł na miejscu. Jego złowieszczy głos umilkł. Łatwo jest powiedzieć, że to on był winny brutalnemu rozlewowi krwi. Tak twierdzili ci, którzy go nienawidzili lub się go bali. I właśnie dlatego Charlotte Corday go zabiła. Uważała, że jest odpowiedzialny za wszystkie zbrodnie rewolucji. Corday nie próbowała uciec. W czasie procesu zachowała spokój. Na co liczyłaś, zabijając Marata? Na pokój. Teraz, kiedy nie żyje, w kraju zapanuje spokój. Charlotte Corday została stracona. Marzenie o spokoju umarło wraz z nią. Zabiła Marata człowieka, stworzyła legendę. Jego śmierć uwiecznił słynny rewolucyjny malarz Jacques-Louis David. Marat stał się męczennikiem, otaczał go prawie religijny kult. Ludzie modlili się do niego jak do Jezusa.
W czasie pogrzebu wannę, w której zginął, ustawiono na ołtarzu jak krucyfiks. Na obrazie Dawida zwłoki Marata są ułożone w takiej samej pozie, jak zwłoki Chrystusa na pietach, w przedstawieniach zdjęcia z krzyża. To wyraźny symbol, że Mara jest nowym Jezusem, nowym Bogiem radykalnej republiki. Robespierre zazdrościł Maratowi popularności, lecz jako pragmatyk postanowił ją wykorzystać. Mara nie żył, ale inni wciąż domagali się krwi. Królewskiej krwi. Więzienie Conciergerie, przedsionek śmierci. 8 miesięcy po egzekucji męża i kilka dni po śmierci Charlotte Corday trafiła tam Maria Antonina. Po egzekucji Ludwika największym ciosem była dla niej utrata dzieci. Kochała je nad życie. Wiedziała, że rewolucjoniści nie oszczędzą jej synowi żadnej zniewagi, że zrobią wszystko, by zapomniał, kim jest. Miała rację. Chłopca spotkał straszny los, zmarł po kilku latach. Maria Antonina miała 38 lat, ale cierpienia bardzo ją postarzyły. Kiedyś była piękną i elegancką kobietą, aż do rewolucji. Od roku 1788, może 1789, zaczęła chudnąć, posiwiała, jej uroda i kokieteria zniknęły. Była bardzo chuda. Kiedy zjawiła się na procesie, trudno było ją poznać. 15 października Maria stanęła przed sądem, oskarżona o zdradę stanu i trwonienie majątku narodowego. Dowody opierały się na plotkach i złośliwych pogłoskach. Dodano jeszcze jeden zarzut – kazirodczy związek z synem. Tego nie mogła przemilczeć. Apeluję do sumienia wszystkich matek w tej sali. Czyż nie drżycie na samą myśl o takim koszmarze? Nastrój nagle się zmienił. Zawstydziła kobiety, które uznały, że to wszystko posunęło się za daleko. Maria wzbudziła współczucie. Liczyła, że zostanie deportowana do Austrii. Zawiodła się. Miała umrzeć tak samo jak jej mąż. Los Marii Antoniny był przesądzony od początku. Symbolizowała sojusz z Austrią, który dla Francji okazał się katastrofą. Od lat naśmiewano się z małżeńskich kłopotów jej i Ludwika. Była uosobieniem dworskiej kultury w czasach, kiedy powszechnie uważano ją za zepsutą i dekadencką. I chociażby z tych powodów była najbardziej znienawidzoną ze wszystkich królowych w dziejach Francji. W celi Maria napisała list pożegnalny do dzieci i najbliższych. Prosiła, by byli odważni. Przed egzekucją ścięto jej siwe włosy. Ręce związano. Liczyła, że na szafot pojedzie powozem. Przed więzieniem czekał jednak na nią zwykły wóz. Miała nadzieję, że zostanie potraktowana tak samo jak mąż, król Francji. Że pojedzie zakrytym powozem, osłonięta przed gniewem tłumu. Wsadzono ją jednak na zwykły wóz, pospólstwo mogło na nią pluć i obrzucać ją czym popadnie. Maria Antonina była zaledwie cieniem dawnej siebie, ale zachowała godność.
Na placu odczytano jej nazwisko oraz listę zarzutów. Ostatnia królowa Francji została stracona. Kilka dni później, po kolejnych egzekucjach, pewien członek Konwentu Narodowego zauważył bezcelowość rozlewu krwi. Na gilotynie ginęli jego koledzy. Rewolucja jest jak Saturn, pożera własne dzieci, powiedział. Danton odparł na to, że rewolucje nie pachną różami. Koszmar dopiero się zaczynał. Wrzesień 1793 roku. Po 4 latach rewolucji Francja jest rozdarta. Na prowincji wybuchają powstania. Kraj przegrywa wojnę z europejskimi mocarstwami. Brytyjczycy zajmują port w Toulonie. Granice Francji niebezpiecznie się kurczą. Francja to największy kraj w Europie z największą liczbą ludności. Wielka potęga. Kiedy w kraju wybuchła rewolucja, wielu wrogów oraz sprzymierzeńców uznało, że nadarza się okazja. Może nie do tego, by uszczknąć nieco francuskiego terytorium, ale przynajmniej by wzbogacić się kosztem Francji i na stałe ją osłabić. Francja była sama. Brytyjczycy obłożyli ją blokadą morską, Austriacy i Prusacy zaatakowali na lądzie. Mieszkańcy Paryża bali się, że zwycięstwo kontrrewolucji doprowadzi do krwawej łaźni. Wielcy mówcy Robespierre i Danton wiedzieli, że muszą działać szybko. Przekonali resztę konwentu do wprowadzenia nowej formy stanu wojennego. Nadszedł czas, by Francuzi cieszyli się świętą równością. Czas, by wymusić tę równość aktami sprawiedliwości na zdrajcach i spiskowcach. Niech zapanuje terror. Tak zaczął się nowy rozdział rewolucji, zwany terrorem. Rewolucjoniści odrzucili nową konstytucję, prawa człowieka zawieszono. Wszędzie kręcili się policyjni szpiedzy. Każdy podejrzewany o działalność kontrrewolucyjną trafiał do więzienia, przed sąd i pod ostrze gilotyny. Wprowadzenie terroru było rozwiązaniem awaryjnym. Miał przerazić wrogów republiki, doprowadzić do ich zatrzymania i eliminacji. Każdy mógł trafić na szafot. Polityk, który nieopatrznie pochwalił dawny reżim. Ludzie, którzy zamiast nowej formuły obywatel, używali starych, pan i pani. Zapanowała powszechna paranoja. Sąsiedzi denuncjowali sąsiadów. Na ulicach Paryża bezustannie rozbrzmiewał turkot wozów ze skazańcami. Śmierć groziła wszystkim. W Paryżu było mnóstwo policyjnych donosicieli. Stali w kolejkach po chleb i przysłuchiwali się rozmowom kobiet. Jeśli powiedziały coś niewłaściwego, były aresztowane. Przestępstwem było nie tylko narzekanie na ceny chleba, ale nawet zbyt mały entuzjazm wobec zdobyczy rewolucji. Do więzienia można było trafić za cokolwiek. Konwent powołał do życia Trybunał Rewolucyjny, licząc na zwiększenie skuteczności rozpraw. Z myślą o konsolidacji władzy powstał 12-osobowy Komitet Ocalenia Publicznego. Władza trafiła w ręce mniejszej grupy ludzi, 12 członków Komitetu Ocalenia Publicznego. Rządzili oni Francją jako kolektywna dyktatura.
Dzięki swoim talentom oratorskim i rewolucyjnej wizji na czoło komitetu szybko wysunął się Robespierre. Opowiadał się za nasileniem rozlewu krwi. Paradoksalnie, na początku kariery politycznej Robespierre był przeciwnikiem kary śmierci. Potem, kiedy stał się zwolennikiem terroru i gilotyny, często mu to wypominano. Jego jedyna odpowiedź brzmiała: cóż, czasy się zmieniły. Rewolucja znieczuliła Robespierre'a. Kiedyś wielki zwolennik wolnej prasy, teraz ponownie wprowadził cenzurę, jeden z symboli dawnego reżimu. Nie reagował też, kiedy inny radykał, Jacques René Hébert, zaatakował Kościół, proponując dechrystianizację. Latem 1793 roku niebezpieczeństwo związane z wojną i wewnętrzną rebelią było największe. Ludzie zaczęli powtarzać, że przyczyną całego zła są księża i religia. Żeby zabezpieczyć się przed kontrrewolucją, należy zniszczyć Kościół katolicki. Panowało przekonanie, że religia jest źródłem wszelkich zabobonów i fanatyzmu, więc trzeba ją wyeliminować. Ulice nazwane ku czci świętych zostały przemianowane. Niszczono symbole religijne, zastępując je kultem nowego świętego, Marata. Kościół stał się wrogiem radykalnych rewolucjonistów. W katedrach niszczono ołtarze, witraże i figury świętych. Skonfiskowano kościelne kosztowności. Dla reszty Europy było to jeszcze bardziej wstrząsające niż śmierć króla. Nie oszczędzono nawet kalendarza. Lat nie liczono już od narodzin Chrystusa, lecz od września 1792 roku, czyli od obalenia monarchii. Teraz był rok pierwszy. Miesiące nazwano od pór roku. Lipiec stał się termidorem, kwiecień florealem. Miesiąc podzielono na 3 tygodnie po 10 dni każdy. Rewolucyjny kalendarz miał być bronią w walce z Kościołem, z chrześcijaństwem. Rewolucjoniści chcieli, by ludzie nie zdawali sobie sprawy, kiedy przypada niedziela. Terror zapanował w całej Francji. Lokalne powstania okrutnie tłumiono. W Lyonie, bastionie kontrrewolucji, Komitet Ocalenia Publicznego postanowił dać przykład swego zdecydowania. Setki powstańców związano, wyprowadzono na pola i rozstrzelano. Podobnie stało się w Wandei na zachodzie Francji. Związanych buntowników i księży wpędzono na łodzie, które następnie zatopiono. W samej Wandei zginęło około 100 tysięcy ludzi. W Paryżu ostrze gilotyny spadało coraz częściej. Francuska armia na granicach zaczęła odnosić zwycięstwa. Pod dowództwem błyskotliwego Napoleona Bonaparte Francuzi pokonali brytyjską flotę pod Toulonem. Rewolucja odzyskiwała siły. Robespierre był u szczytu potęgi. Za pomocą terroru pozbył się wrogów rewolucji i zapewnił jej sukces. Przez jakiś czas terror rzeczywiście spełniał swoje zadanie, utrzymując kraj w jedności i wspomagając wojnę na kilku frontach. Pomógł też rozprawić się z wrogami wewnętrznymi, zakończyć krwawe powstanie w Wandei i wyeliminować żerondystów oraz innych rewolucjonistów, którzy zwrócili się przeciwko rządowi w Paryżu. Terror osiągnął swój cel, ale nie zniknął. I nie zniknie, dopóki nie pożre swojego ojca, Maksymiliana Robespierre'a. Dzięki terrorowi Maksymilian Robespierre ocalił rewolucję.
Armia z nową siłą odpierała ataki na granicach. Wewnętrzne spory stłumiono. U szczytu kariery Robespierre zaczął jednak marzyć o czymś innym. Za pomocą terroru chciał stworzyć zupełnie nowe społeczeństwo. Republikę cnót. Miał na myśli cnoty obywatelskie. Liczyło się działanie. Cnotliwy obywatel nie tylko przestrzega prawa i się nie wychyla, ale aktywnie uczestniczy w budowaniu państwa, czyli według Robespiera także w eliminowaniu jego wrogów. 5 lutego 1794 roku Robespierre wyjaśnił swoją filozofię. Terror bez cnót to katastrofa. Cnoty bez terroru nie mają znaczenia. Powiązał terror z cnotami. Uznał go za narzędzie do wymuszania cnót. Nie wszyscy się zgadzali. Danton uważał, że rewolucja zmierza w złą stronę. Jego zwolennicy wierzyli, że czas zakończyć terror. Spełnił swoje zadanie, teraz mógł pochłonąć swoich twórców. Wiosną 1794 roku sytuacja się poprawiła. Było więcej żywności, armia odnosiła zwycięstwa. Danton uznał, że potrzebny jest nowy styl rządzenia, pewna normalizacja. Robespierre twierdził jednak, że na to jeszcze za wcześnie. Danton zorganizował grupę zwolenników zakończenia terroru. Robespierre uznał to za atak na rząd. Nie za odmienne zdanie na temat polityki wewnętrznej, lecz za potencjalną zdradę. A w jego Republice Cnót kara za zdradę była jedna. Dantoniści zostali aresztowani i szybko skazani na śmierć. Robespierre wysłał na szafot tysiące ludzi, ale sam nie mógł znieść widoku krwi. Nie oglądał ścięcia swoich dawnych towarzyszy. Wchodząc na szafot, Danton krzyczał: „Żałuję tylko, że umieram przed tym szczurem Robespierrem”. Po usunięciu dantonistów Robespierre wprowadził Francję w okres jeszcze większego rozlewu krwi, zwany Wielkim Terrorem. Wielki Terror to określenie ostatniego etapu terroru między wiosną a latem 1794 roku. Liczba egzekucji gwałtownie rosła. Narastała także atmosfera paranoi, nie tylko w Paryżu, ale w całym kraju. Pod koniec w stolicy ścinano prawie 800 ludzi miesięcznie, a nawet więcej. Paryscy kaci mieli mnóstwo roboty. 6 czerwca 1794 roku turkot wozów ze skazańcami nagle ucichł. Gilotyna stała bezczynnie. Robespierre ogłosił nowe święto państwowe, Dzień Istoty Najwyższej. Chciał zastąpić chrześcijańskiego Boga nowym kultem rozumu. Robespierre nie był ateistą, nigdy nie popierał ateistów. Dał początek kultowi Istoty Najwyższej, odsłaniając tę niezwykłą tablicę w Paryżu. To chyba był czerwiec 1794 roku. Ludzie w białych szatach śpiewali hymny pochwalne w centrum Paryża, wzniesiono sztuczną górę. W kulminacyjnym momencie ceremonii pojawił się na niej Robespierre w todze. Pewnie wielu ludzi pomyślało wtedy, za kogo on się uważa, za Boga? A może za króla? Kiedy szalał Wielki Terror, towarzysze Robespierre'a uznali kult Istoty Najwyższej za przejaw obłędu. Niektórzy sądzili, że Robespierre doszedł do miejsca, skąd nie ma już odwrotu, że uległ fanatyzmowi. Inni uważali, że po prostu zwariował. Wkrótce Robespierre zwrócił się przeciwko najbliższym współpracownikom. 27 czerwca, czyli 9 Thermidora, wygłosił mowę przed konwentem.
Miało to być jego ostatnie przemówienie. Popełnił błąd taktyczny. Ogłosił, że ma listę z nazwiskami wrogów Republiki, ale ich nie ujawnił. Dlatego strach padł na wszystkich. Kiedy następnego dnia wrócił, natychmiast został aresztowany. Gwar podniesionych głosów zmusił go do milczenia. Deputowani ogłosili, że jest wyjęty spod prawa i usunęli go z konwentu. Robespierre i kilku jego współpracowników zostali aresztowani i osadzeni w ratuszu. Nad ranem rozległy się strzały. Strażnicy pobiegli na piętro. Wyważyli drzwi i ujrzeli przerażającą scenę. Jeden z towarzyszy Robespierre'a rzucił się przez okno. Drugi strzelił sobie w głowę. Robespierre był półprzytomny, z kulą w policzku. Strzaskana czaszka wskazywała na próbę samobójczą. Ostatnie godziny Robespierre spędził w siedzibie Komitetu Ocalenia Publicznego, skąd kiedyś sam kierował terrorem. Dawni koledzy naśmiewali się z niego, a on nie mógł odpowiedzieć. Wielki orator umilkł. Robespierre'a przygotowano do egzekucji w więzieniu Conciergerie, gdzie wcześniej przetrzymywano ostatnią królową Francji. Kolega z celi, rewolucjonista Louis de Saint-Just, wskazał na alegorię praw człowieka i rzekł: zrobiliśmy przynajmniej tyle. Robespierre przewodził rewolucji i zmienił oblicze Francji. Za pomocą brutalnego terroru stworzył zupełnie nowe społeczeństwo. W końcu sam padł jego ofiarą. Ludzie chcieli zakończenia terroru, ale nikt nie wiedział, jak to zrobić. W końcu uznali, że jedynym rozwiązaniem będzie upadek Robespierre'a. Dwudziestego 8 lipca 1794 roku ostrze gilotyny spadło na kark nieprzekupnego. Była to ostatnia egzekucja wielkiego terroru. Terror umarł wraz z Robespierre'em, ale rewolucja żyła. Prawa człowieka, demokracja, nowa republika. Osiągnięcia rewolucji przeżyły wszystkich jej twórców. Francja weszła w okres destabilizacji, strachu przed kolejną falą terroru i przed powrotem znienawidzonej monarchii. Po 5 latach władzę przejął jeden człowiek, Napoleon Bonaparte. Historycy nie są zgodni co do daty końca rewolucji. Niektórzy wiążą ją z Napoleonem, inni utrzymują, że trwała jeszcze w XIX wieku i dłużej. Był to pierwszy przypadek w dziejach, kiedy lud sam postanowił decydować o swoim losie. Fakt, iż poddani jednej z najstarszych i najwspanialszych monarchii Europy mogą decydować i całkowicie zmienić historię, był wielkim wstrząsem dla całego świata. Rewolucja zburzyła stary europejski porządek i na zawsze odmieniła cywilizację Zachodu. Pytanie brzmi, do czego można się posunąć w imię stworzenia nowego ładu społecznego? Czy ludzie mają prawo niszczyć to, co uznają za niesprawiedliwe i poprawiać świat według własnych wyobrażeń, sięgając po przemoc? Te pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi. Robespierre i jego towarzysze musieli się zastanawiać, jaki będzie wynik i skutek rewolucji.
Ponad 200 lat od ustanowienia Republiki Francuskiej duch Robespiera objawia się w różnych zakątkach świata. Od Rosji po Wietnam, od Chin po Amerykę Łacińską. Francuski eksperyment z demokracją inspirował wielu. Gdziekolwiek konieczna była walka z tyranią, natychmiast pojawiały się hasła wolności, równości, braterstwa i rewolucji. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom SA. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Andrzej Leszczyński.